Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku podpowiem Wam, na jakie kluczowe aspekty warto zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego źródła ciepła, które zapewni komfort termiczny w Waszym domu. Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania odgrywa istotną rolę z kilku powodów. Po pierwsze, zapewnia komfort cieplny. Właściwie dobrane urządzenie gwarantuje utrzymanie stabilnej i optymalnej temperatury w naszych wnętrzach. Po drugie, wpływa na koszty. Dobrze zaprojektowany system może znacząco obniżyć nasze wydatki na energię. Po trzecie, ma znaczenie ekologiczne. Decydując się na ekologiczne źródło ciepła, takie jak kotły na zgazowanie drewna, przyczyniamy się do ochrony środowiska. Drewno jako odnawialne źródło energii wspiera redukcję emisji CO2 i nie podlega opodatkowaniu w ramach systemu ETS2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ETS2, zapraszam do odcinka, w którym omawiam ten temat. W rogu ekranu jest link do tego filmu. Wracając na moment do drewna jako paliwa, jest ono obecnie najtańszym źródłem energii, co tłumaczy, dlaczego tak wielu użytkowników decyduje się na kotły zgazowujące drewna. Jeśli dodamy do tego fakt, że wielu klientów dysponuje własnym drewnem, można powiedzieć, wydawałoby się wręcz, że mają paliwo za darmo. Ale czy rzeczywiście? No niekoniecznie. Słuchajcie, trzeba wziąć pod uwagę pracę, jaką należy włożyć przygotowanie drewna w transport oraz składowanie. Warto również wspomnieć o zasadzie, że zawsze coś kosztem czegoś. Drewno jest najtańszym paliwem, ale obsługa kotła na drewno nie jest bezobsługowa, można powiedzieć. I takie są realia. W ostatnich 2 latach sprzedaż tych urządzeń na polskim rynku znacząco wzrosła. A ja za każdym razem informuję klientów, że to rozwiązanie wymaga zaangażowania. Jednak ogromnym plusem jest niezależność, jaką drewno nam zapewnia. Wolność w wyborze lub pozyskaniu paliwa. A co w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej cenne. Ok, przejdźmy do meritum. Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu kotła na zgazowanie drewna? Przy wyborze systemu grzewczego ważne jest, aby w miarę precyzyjnie określić moc urządzenia, jaką potrzebujemy, aby uniknąć znaczącego przewymiarowania kotła. Na sam początek zachęcam do skorzystania z strony i aplikacji Ciepło Właściwe, a następnie skonsultować się z doświadczonym instalatorem lub audytorem. Zanim zdecydujecie się na konkretny kocioł, koniecznie sprawdźcie, czy zmieści się on Wam w Waszej kotłowni. Sam rozmiar urządzenia to jedno, ale ważne są wymagania przestrzenne, techniczne tego urządzenia. Często zdarza się, że producenci określają tak duże wymagania montażowe, techniczne, że do instalacji potrzebna by była bardzo duża, wręcz ogromna kotłownia. Warto pamiętać o tym, że w kotłowni musi znaleźć się również bufor ciepła, którego wymiary są również słuszne. Nie bez znaczenia ma również wysokość kotłowni. Na przykład bufor 1000 litrów ma wysokość ponad 2 metry. Ja często proszę osoby, które do mnie dzwonią, aby podały mi również ilość drzwi, jakie musimy przejść, aby dostać się do kotłowni i zawsze proszę o wymiar tych drzwi. Jeśli planujecie skorzystać z dotacji w ramach Czyste Powietrze, wybrane urządzenie musi znajdować się na liście ZUM. W przeciwnym razie dotacja nie zostanie przyznana. Lista ZUM to oficjalna strona, na której znajdują się kotły spełniające określone normy emisyjne. Link do niej zamieszczam w opisie filmu. Przepis ten wszedł w życie pod koniec kwietnia tego roku, więc warto upewnić się, że urządzenie, które wybieracie, spełnia te wymagania. Ten parametr kotła jest naprawdę bardzo ważny. To on wpływa bezpośrednio na to, jak często będziemy podchodzić do kotła w celu uzupełnienia paliwa. To, jak duża jest komora załadowcza, wpłynie również w pewnym stopniu na pojemność buforu ciepła. Przy tej właściwości warto dodać, że ważnym aspektem jest to, jak duże są również drzwi do tej komory.
Jest to ważny parametr, który wpłynie na to, czy łatwo będzie nam się układało drewno w komorze. Im większe drzwi załadowcze, tym lepiej. Mówiąc o komorze załadowczej, warto sprawdzić, jakie kawałki drewna się w niej zmieszczą, jak długie kawałki drewna się w niej zmieszczą. Będzie to miało kluczowe znaczenie podczas przygotowania drewna do spalania. Przed zakupem urządzenia mam dla Was kolejną praktyczną wskazówkę. Pobierzcie instrukcję obsługi wybranego modelu, który znajduje się na liście, który znajdziecie na liście Zoom. Po wejściu na stronę produktu wystarczy przejść do sekcji dokumenty, gdzie będzie dostępna m.in. instrukcja obsługi. Zwróćcie szczególną uwagę, czy producent nie zastrzegł, że urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do spalania drewna liściastego, wykluczając drewno iglaste. Takie informacje mogą mieć kluczowe znaczenie przy ubieganiu się o uznanie gwarancji, więc warto dokładnie przeanalizować instrukcję DTR. Jesteśmy przy instrukcji obsługi kotła i to w niej sprawdźcie od razu, czy kocioł może zostać zamontowany w układzie zamkniętym, czy tylko w otwartym. Jeżeli chodzi o mnie, sugeruję prawie w każdym wypadku, aby montować urządzenie właśnie w układzie zamkniętym. Ale nie będę rozwijał tego tematu, pewnie będzie jeszcze odcinek na ten temat. Sprawdźcie, jaki bufor ciepła zaleca dany producent, tak abyście nie mieli problemu z miejscem w kotłowni. Słuchajcie, aby zaoszczędzić trochę miejsca, fajnym rozwiązaniem są bufory z wężownicą higieniczną do ciepłej wody użytkowej lub stacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie potrzebujemy zbiornika ciepłej wody użytkowej. Sprawdźcie sprawność urządzenia. Ten parametr znajdziecie w instrukcji DTR lub w ulotce handlowej. A co to w ogóle jest ta sprawność? W dużym skrócie jest to wskaźnik, który określa, jak efektywnie kocioł przekształca paliwo w ciepło. Warto dowiedzieć się, jakie zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturową musicie zastosować w urządzeniu, które wybraliście. Może to być popularny ladomat z wkładką termiczną lub na przykład grupa ładująca bufor zaworem trzydrogowym oraz siłownikiem. Sterowanie. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy wybrany kocioł jest wyposażony w sterownik i jakie funkcje on pełni. Jeśli model posiada już sterownik, warto dokładnie sprawdzić, jakimi elementami instalacji on zarządza. W ten sposób unikniecie konieczności dokupywania dodatkowych modułów, które mogą kosztować od 800 zł nawet do 3000 zł. Dobrze jest zapytać, czy sterownik obsługuje wiele obiegów grzewczych, czy steruje pracą pompy buforowej, cyrkulacyjną pompą oraz pompą ciepłej wody użytkowej, aby zapewnić pełną automatyzację i wygodę dla Waszego systemu grzewczego. Według mnie lepiej jest, żeby kocioł miał sterowanie już w standardzie, w cenie. Z jednego prostego względu. Gwarancja. Warto dowiedzieć się, jak długo wybrany model kotła jest dostępny na rynku. Nowe urządzenia mogą zmagać się z tak zwaną chorobą wieku dziecięcego, które z czasem są eliminowane w kolejnych wersjach. Analogicznie do sytuacji z samochodami. Nowe modele często wymagają dodatkowych akcji serwisowych, szczególnie z pierwszego roku produkcji. Jak to mawia mój dobry znajomy, nie kupuj nowego modelu z pierwszego rocznika. I jest w tym sporo prawdy. Dlatego też przed zakupem warto zweryfikować historię danego modelu, danego kotła. W obecnych czasach jest to wyjątkowo proste. Jakie wymagania kominowe stawia producent wybranego kotła na zgazowanie drewna? Zawsze podkreślam moim klientom, że wszystkie kotły, w tym również te na zgazowanie drewna, które posiadają certyfikat 5 klasy oraz EcoDesign, powinny być podłączone do kominów szczelnych. A co to oznacza w praktyce?
Komin musi zapobiegać wydostawaniu się wilgoci na zewnątrz, co można osiągnąć poprzez zastosowanie wkładu kominowego, tak, lub budowę komina ceramicznego. Wysokowydajne kotły charakteryzują się niską temperaturą spalin, co oczywiście sprzyja zjawisku kondensacji wewnątrz komina. W najgorszym scenariuszu kondensacja może doprowadzić do uszkodzenia struktury komina, a w najlepszym do przenikania wilgoci na ściany wewnątrz budynku, wewnątrz domu. Warto zwrócić uwagę, czy kocioł, który nam się spodobał, ma czujnik sondy lambda. A po co w ogóle ten czujnik? Sonda lambda to czujnik, który odpowiada za pracę wentylatora wyciągowego i dostosowuje jego moc, aby wartość tlenu w spalinach była na odpowiednim poziomie, aby zoptymalizować proces zgazowania drewna. W bardzo małej ilości materiałów na YouTubie, na które natrafiłem, porusza się ten ważny element. Chodzi o automatyczne sterowanie klapami od powietrza pierwotnego i wtórnego. Sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym w kotłach na zgazowanie drewna to mechanizm, który pozwala na precyzyjne doprowadzenie powietrza w różnych fazach spalania, co jest kluczowe dla efektywnego procesu zgazowania. Precyzyjna regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego jest kluczowa do osiągnięcia wysokiej sprawności kotła i uzyskania maksymalnej ilości ciepła z każdego załadunku drewna. Takie sterowanie, taką automatyzację posiadają najlepsi producenci w Europie. Zalecam, aby osobiście zapoznać się z budową kotła i dokładnie przyjrzeć się jego wykonaniu. Kotły klasy premium często charakteryzują się komorą załadowczą wyłożoną z kaset ze stali nierdzewnej lub w ogóle wykonaną w całości z tego materiału, co z pewnością znacząco przyczyni się do wydłużenia ich żywotności. Zwróćcie uwagę na jakość palnika, z jakiego materiału jest wykonany. Dodatkowo przyjrzyjcie się komorze spalania i sprawdźcie, ile zastosowano tam szamotu oraz wermikulitu. Te elementy będą miały istotny wpływ na efektywność i wydajność Waszego kotła w dłuższej perspektywie. Wybraliście już kocioł? Wybraliście już producenta? To teraz czas, aby zwrócić uwagę na kluczowy aspekt, czyli serwis. Warto zorientować się, kto odpowiada za serwis Waszego urządzenia. Czy to instalator, czy hurtownia, w której kupiliście urządzenie, czy też producent ma serwis fabryczny. Osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwisu fabrycznego, gdzie technik przyjeżdża bezpośrednio z firmy, a jego pojazd jest w pełni wyposażony we wszystkie niezbędne części zamienne. Warto jednak być czujnym, ponieważ niektórzy producenci mogą stosować nieco mylące definicje serwisu fabrycznego i faktycznie korzystać z instalatorów jako serwisantów. Zalecam, abyście zapytali o tę kwestię co najmniej dwukrotnie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest czas reakcji na wyzwanie serwisowe. Warto poszukać informacji na forach internetowych, gdzie znajdziecie opinie dotyczące zarówno urządzeń, jak i serwisantów, którzy je obsługują. Niezadowoleni klienci często dzielą się swoimi doświadczeniami w sieci, co może być bardzo cennym źródłem informacji na temat jakości obsługi posprzedażowej. Jest kilkanaście firm na świecie, które dają gwarancję na dostęp do części zamiennych do swojego urządzenia. Czasem ta gwarancja wynosi 5, 10, a w niektórych wypadkach nawet 25 lat. Od razu zaznaczam, że jeżeli dana firma daje 25 lat na dostęp do części zamiennych, a powstała 5 lat temu, to słabo to wygląda. Ale jeżeli firma istnieje, nie wiem, 25, 50, 70, nawet 100 lat, to gwarancja jest coś warta. Czas płynie, a my stajemy się coraz starsi. I warto wziąć to pod uwagę, wybierając odpowiedni kocioł do ogrzewania. Postawcie na urządzenie, które wymaga jak najmniejszej obsługi.
Na naszym rynku raczej już standardem są kotły z automatycznym lub półautomatycznym czyszczeniem wymiennika. Odradzam wybór modeli, w których konieczne jest ręczne czyszczenie tego kluczowego elementu. Utrzymanie wymiennika w czystości ma ogromny wpływ na sprawność kotła, co przekłada się na zużycie paliwa. Zaniedbanie tej kwestii z pewnością odbije się na Waszych finansach. Cenię sobie przejrzystość w kwestiach finansowych, ponieważ ukryte koszty mogą doprowadzić, że cała magia sprzedaży zniweczy zadowolenie klienta. Dlatego zachęcam do zadawania pytań, dokładnego zbierania informacji na temat kosztów pierwszego uruchomienia kotła oraz zakresu usług, które są wliczone, te pierwsze odpalenie, tak? I w jakiej cenie są przeglądy gwarancyjne, jaka jest ich częstotliwość i co dokładnie obejmują. Czy na przykład transport kotła jest wliczony w cenę kosztów zakupu tego urządzenia. Te informacje stanowią kluczowe podstawy, które musicie poznać już na początku. Sprawdźcie, ile dany producent daje gwarancji na swój produkt i przede wszystkim, co ta gwarancja obejmuje. Nie dajcie się zwieść na informację, że ten kocioł ma x lat gwarancji. Pytanie, na co ma tą gwarancję? Może okazać się, że na spawy wymiennika. Drobnych druczków jest mnóstwo. Musicie być czujni. Przy planowaniu zakupu kotła kluczowe jest określenie, jakim dysponujemy budżetem. Ważne jest, aby uwzględnić całość inwestycji, a nie tylko katalogową cenę samego urządzenia. Może bowiem okazać się, że kocioł kosztuje 15 tysięcy złotych, ale jego instalacja wymaga dodatkowych 15 tysięcy złotych na różne elementy instalacyjne. Z drugiej strony zakup kotła za 20 tysięcy złotych może wiązać się jedynie z 7 tysiącami na instalację. Warto pamiętać, że te kwoty, które teraz podałem, są jedynie ilustracją mającą na celu zrozumienie tematu. Ceny kotłów zgazowujących mogą się wahać od 8 tysięcy do 50 tysięcy złotych. W tym filmie przedstawiłem jedynie 22 istotne punkty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kotła na zgazowanie drewna, a w rzeczywistości jest ich zdecydowanie więcej. Jeśli ten format przypadł Wam do gustu, zachęcam do napisania komentarza i zostawienia łapki w górę. Wybór kotła to decyzja na wiele lat, dlatego nie powinna być podejmowana pochopnie. To Wy macie decydujący głos w tym, gdzie zainwestujecie swoje ciężko zarobione pieniądze. Dziękuję za obejrzenie filmu do samego końca. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!